Sadie, co ty znowu tutaj robisz? Siedzisz tak sama na ławce. Co ty tam robisz? Ej, dobrze, że jesteś. Muszę ci coś pokazać. Taka nowa aplikacja na telefonie. No mówię ci, dzięki niej masz zniżki do mnóstwo różnych sklepów. Serio? Pokaż, jak to działa. No normalnie klikasz tu, zobacz, oż masz takie kolorowe okienka, wybierasz sklep i masz zniżkę. Wiesz co, to chyba nie dla mnie. Co? Nie dla ciebie? To ty chyba nie wiesz. Ja na tym telefonie dosłownie mam wszystko. Odrabiam zadania domowe, dzwonię do przyjaciółek, mam zniżki, karty różne. Ty w ogóle masz telefon? No mam, ale nie używam go tak często jak ty. Cisza. Cisza. Uwaga, uwaga, przypominam, nie używamy telefonów na lekcji. Patty, to chyba ciebie się tyczy. Ej, Kaśka, nie wtrącaj się. Będziesz mi mówić, co mam robić? Ha, ciekawe, ja tutaj gram w grę, nie mogę przecież przestać. O nie, ktoś teraz do mnie dzwoni. Nie, no co się dzieje? Już to wyłączam. No chyba wyraziłem się jasno. Patrycja, na każdej lekcji muszę cię upominać. Proszę w tej chwili oddać mi ten telefon. Nie, nie ma takiej opcji. To jest mój telefon. Powiedziałem, w tej chwili masz mi go oddać. No, nie. Oddawaj, zaniosę go do pani dyrektor i za chwilę go odbierzesz, przecież za chwilę kończycie lekcję. No nie, oddaj, niech pan odda mój telefon. Jejku, Patrycja, spokojnie, uspokój się, zaraz jest dzwonek, idziecie do domu. Patty, czy ty się dobrze czujesz? Nie twoja sprawa, niepotrzebnie mi tutaj gadałaś i się wtrącałaś. Przez ciebie się zorientował, że mam telefon i mi go zabrał. No nie, muszę odzyskać mój telefon. No nie mogę nawet na 5 minut go wypuścić z rąk. Moim zdaniem coś nie tak jest z Patrycją. Masz rację, cały czas siedzi na tym telefonie. O rany, dosłownie jakby była od niego uzależniona. Możecie przestać mnie obgadywać, tylko no powiedzcie, mogę już iść do pani dyrektor po ten telefon? A ja nie wiem, idź się zapytaj. Pani dyrektor, to mogę odzyskać w końcu ten mój telefon? Niech cię nie zwiedzie mój uśmiech, droga damo. Jestem na ciebie wściekła. Jak tak można denerwować biednego pana profesora? Przecież on był wściekły. Jak możesz tak robić? Używanie telefonu w szkole jest zakazane, a tym bardziej na lekcji. Zabierz ten telefon, przecież ci go nie zabiorę. Ale nie możesz go używać. Oj, będę musiała powiedzieć to twoim rodzicom. Nie, ja obiecuję, że już więcej nie wyciągnę telefonu na lekcji. Obiecuję, naprawdę. No nie wiem, czy mogę ci ufać, to już jest kolejne takie twoje przewinienie, kolejna twoja wpadka. Tym razem obiecuję. Obiecuję, że może na lekcji nie będę używać. Przynajmniej tak, aby nikt nie zauważył, ale na przerwach przecież mogę go używać. O, tutaj chyba nikogo nie ma. No przecież muszę szybko odpalić moją nową gierkę. No nie, ktoś teraz do mnie dzwoni. Odrzucam połączenie. Uwielbiam oglądać te śmieszne filmiki. O rany, jest ich po prostu bez końca. O, dobrze, że mam internet nielimitowany. O tak, telefon. O, co ja bym bez niego zrobiła? Chyba bym się mega, ale to mega nudziła. A co to ma być? Co to za hałasy na sali gimnastycznej? Co? Próba cheerleaderek beze mnie? Przecież jestem liderką naszego zespołu. Ej, dziewczyny, co wy robicie? Jak to co, Patty? Próba była ustalona już dawno. No dzisiaj na 15:30. No właśnie, to czemu na mnie nie czekacie? No bo jest 16:30. Szukałyśmy cię. Pewnie znowu siedziała gdzieś na telefonie, zamknięta w pokoju i w ogóle nie było z tobą kontaktu. Poza tym ja do ciebie dzwoniłam i chyba mnie rozłączyłaś albo odrzuciłaś. Nie mam pojęcia. No nie, chyba sobie żartujecie. Nie no, musimy próbę zrobić jeszcze raz. W ogóle nie ma takiej opcji. Ja muszę w niej uczestniczyć. Musisz to trochę ograniczyć ten telefon, bo przez niego naprawdę kolejną próbę zaraz opuścisz. Córeczko, ile razy ci mówiłam, że w restauracji nie używamy telefonu? Nie po to cię z tatusiem zabraliśmy do ekskluzywnego miejsca, abyś siedziała na tym telefonie. Mamo, ale ja muszę tylko coś sprawdzić. Muszę wystawić opinię tej restauracji. Ale moja droga, a jak chcesz wystawić opinię, skoro ty w ogóle jeszcze niczego nie zjadłaś? Nawet nie miałaś czasu. Pierwsze co, to robisz tylko zdjęcia potrawom. Oj, tato, no bo ty się nie znasz. Trzeba je wrzucić, wiesz, gdzieś tam, na moje social media, aby wszyscy widzieli, gdzie ja jestem. Oj, lepiej to, byś się najadła. Oj, dobra, ważne, żeby się pochwalić w internecie, gdzie ja jestem. Dobra, cyk, foteczka, zrobiona. Wyślemy ją tu, tutaj. O nie, zanim napiszę post,
Ty nie zdążysz już zjeść żadnego deseru. Kochanie, martwię się o naszą córkę. Gdzie tylko nie spojrzę, ona siedzi na tym telefonie. Gdzie tylko nie pójdę, ona ma telefon w ręku. Masz rację. Oby to nam nie przysporzyło żadnych problemów. Witam serdecznie. Może jeszcze podać coś do picia? Ej, odsuń się! Ja tu robię zdjęcie, żeby wrzucić do internetu. Ale przepraszam bardzo, tutaj jest zakaz używania telefonów. Aby udostępnić wizerunek naszego lokalu, potrzebna jest zgoda właściciela. Tak? I co mi niby zrobisz? Mam telefon i internet i mogę robić, co mi się podoba. Ojej, ja bardzo przepraszam za moją córkę. Jest jeszcze młoda, niedoświadczona, nie ma pojęcia, co robi. Dobrze wiem, co robię i dobrze znam swoje prawa. Mogę używać tego telefonu, kiedy mi się podoba. No dobrze, ale w takim razie proszę Państwa o wyjście z tego lokalu. Nie wiem, czy ponownie zostaniecie wpuszczeni. Co za wstyd, co za skandal, co za tragedia. No nie wierzę, wyrzuceni z takiej restauracji. Chodzimy tam regularnie, a tu nasza córka zrobiła nam taki wstyd. O rany! Patrycja, Patrycja, patrz przed siebie. Co ty robisz? Patrzysz tylko w ten telefon. No i co z tego? Robię coś na tym telefonie. Co chcesz, mamo? No jak to co? No zobacz, te kwiatki, całe podeptane. No, przeszłaś po nich, w ogóle zboczyłaś ze ścieżki. Co ty robisz, dziewczyno? Oj, mamo, daj spokój. Ważne jest to, że mam internet i cały czas mam kontakt ze wszystkim. A teraz, córki, ale muszę dokończyć moją gierkę. Uwielbiam ją. Straciłem cierpliwość. Wróciliśmy do domu, ona nadal siedzi na tym telefonie. A co ty taka zadowolona, młoda dziewczyno? Co to ma znaczyć? Tato, o co ci chodzi? A o to, że w tej chwili mi masz oddać mój telefon. W tej chwili. To ja za niego płacę. Ja wszystkie te aplikacje ściągnąłem, więc to jest od teraz mój telefon. Tato! O, oddaj! Ja nie dokończyłam. O, oglądam tam coś. To sobie dokończysz za kilka dni. Za kilka dni? Tak, za kilka dni. Powiedziałem jasno i wyraźnie. Za kilka dni dopiero ci go oddam. No, na razie go nie potrzebujesz. Mój telefon! Ja jestem wściekła! Mój telefon! Zrobię wszystko, żeby go odzyskać. Dobra, tatuś nie widzi, to idę go podejrzeć. O, gdzie on go chowa? Co za dziecko! Nie ma takiej opcji. Telefon ląduje w szafce. Miejmy nadzieję, że tutaj zostanie na kilka dni. Telefon. Widziałam. Tata wchodził tutaj. Widziałam. Gdzie on może być? O, może tutaj w tej szafce? Nie, to ubrania. Może tutaj. A, mam go. Jeszcze włączony. Nie rozładowała się bateria. Telefon. O, z tym telefonem od razu jest lepiej. O, dobra, teraz musimy zrobić tak. Telefon schowam do torebki. Przejdę po cichu obok rodziców. Dobranoc. Chciałabym powiedzieć, że przepraszam za moje zachowanie z tym telefonem. Więcej się to nie powtórzy. No mam taką nadzieję, młoda damo. Och, chyba w końcu zmądrzała i coś zrozumiała. No dobra, pakujemy się w piżamkę, telefon do ręki i hops do łóżka. Będę udawała, że śpię, a tak naprawdę będę siedzieć na telefonie. Tylko... O, robi się już strasznie ciemno, a ten ekran jest strasznie jasny. O, chyba oczy mnie strasznie, ale to strasznie bolą. Chyba już odłożę ten telefon i po prostu położę się spać. Ej, Patrycja, co się z tobą dzieje? No cześć, Erika. A co ma się ze mną dziać? No jak to co, dziewczyno? Masz wielkie czerwone oczy, całą czerwoną twarz. Co ty, w nocy nie spałaś? No właśnie, co ty robiłaś? Wyglądasz strasznie. No bo całą noc oglądałam coś na telefonie. O, słuchajcie, jak zaczęłam oglądać jakieś filmiki, to nie mogłam skończyć. W sumie skończyłam dopiero nad ranem. Faktycznie, trochę oczy mnie piekły, ale chyba wszystko jest w porządku. Dobra, chodźcie na lekcję. Ale gdzie ty idziesz? Nie w tę stronę. Idziemy w drugą stronę. Nie wiesz, gdzie jest sala? Oj, coś nie zauważyłam. Chyba mi się coś pomyliło. O, jak to dobrze widzieć was na mojej lekcji. A zatem, Patrycju, proszę, przeczytaj temat dzisiejszej lekcji. Ja? Ja mam przeczytać? No tak. Nie śmiej się, tylko czytaj. Lekcja, jaki jest temat, żeby cała klasa usłyszała? Lekcja... coś słabo widzę. To jest...
O nie, nie wiem, co tam jest napisane. Nie widzę, wszystko jest niewyraźne. Moja droga, siedzisz w pierwszej ławce i nie widzisz tego wielkiego napisu, koleżanka ci pomoże. Tam jest napisane lekcja, temat zwierzęta. No tak, co ty, Patrycja? Czy wszystko z tobą w porządku? Co ty, nie mogłaś przeczytać tematu? No nie mogłam. Mówię ci, strasznie oczy mnie bolą, strasznie mnie pieką. Nie wiem, co się dzieje, ale gdy tylko spojrzę na telefon, od razu aż łzy mi lecą. Strasznie, ale to strasznie mnie boli. Wiesz co, po lekcjach od razu idź do domu i powiedz o tym rodzicom, bo to nie wygląda zbyt dobrze. Moim zdaniem, przez to, że ciągle patrzysz się w ten telefon, to popsuł ci się wzrok. Mamo, ale naprawdę musimy tam iść? Musimy iść do lekarza? Dziecko, ile razy ci mówiłam, nie gap się tak w ten telefon. Zabrałaś go bez pytania, ciągle go używasz i nie idziemy do zwykłego lekarza, tylko do okulisty. Mamo, ale musimy. Tak, musimy, to dla twojego dobra. Dzień dobry, zapraszam kolejną osobę. Dzień dobry, ja chciałabym sprawdzić swój wzrok. Tak, zgadza się. Córka strasznie narzeka na oczy. Czerwone, przekrwione. No i okazuje się, że słabo widzi nawet z pierwszej ławki w szkole na tablicy. No dobrze, ale widzę, że problem jest cały czas. Moja droga, odłóż ten telefon na chwilę. Mamo, zabierz go, ale uważaj. Uważaj, żeby ci nie spadł, bo jak coś się złego stanie, to go stracę. No, a nie chciałabym tego. Dobrze, kochanie, na chwilę cię tutaj zostawiam. O nie, zabrałaś mój telefon. Kochanie, spokojnie, usiądź sobie tutaj. O, spokojnie, nie bój się. Ale co to ma być? Dlaczego to się jakoś tak dziwnie rusza? Spokojnie, moja droga, teraz sprawdzimy twój wzrok. Jesteś w stanie przeczytać coś na tej tablicy? Jaka to jest ta największa litera? Litera? Jaka litera? To jest jakaś dziwna plama. Moja droga, usiądź tam jeszcze raz i skup się. Czy widzisz coś? Daj znać. Nie. Nic nie widzę. Naprawdę? Nie, słabo. Tylko dobrze panią widzę tak z bliska, a z daleka to już nic. No dobrze. Zatem zawołaj twoją mamę. I co takiego? Co jest mojej córce? Jakieś zapalenie spojówek? Zapalenie oka? Jakaś choroba? Moim zdaniem, a wręcz jestem pewna, wada wzroku i to dosyć spora. Moja droga, bez okularów to się nie obejdzie. Okulary? Nigdy w życiu ich nie założę. No to bez tego nie będziesz widziała. Mamy teraz mnóstwo modeli. Możesz coś wybrać. Żółte, różowe. Możesz też wybrać takie czerwone. W każdych wyglądam okropnie. Wyglądam strasznie. No moja droga, nie masz zbyt dużego wyboru. To jest mi obojętnie. Wybiorę te okulary. No ale mogę jeszcze zaproponować noszenie soczewek. Ale to przy następnej wizycie. O tak, ja bym chciała soczewki. Chciałabym soczewki, bo nikt nie będzie widzieć, że noszę okulary. Ale to dopiero następnym razem. No i najważniejsza rzecz. Powiedz mi, czy teraz widzisz lepiej? Tak, zdecydowanie. Widzę różnicę. Widzę wszystko. A teraz jeszcze ważna wiadomość dla pani. Córka może używać telefon, ale maksymalnie przez godzinę dziennie. Nie więcej. Ej, a kto to tam się chowa za tym drzewem? Ej, kim ty jesteś? To ja tutaj jestem. Jaka ja? Nie no, nie wierzę. Patty, co ty? Wyznaczasz jakieś nową modę, jakieś nowe trendy? Co ty za okulary? Co ty na siebie ubrałaś? Okulary po babci? Nie, to są moje okulary. Zamieniłaś telefon na okulary? Co się stało? No właśnie, mam wadę wzroku. Bez okularów strasznie bolą mnie oczy. Pieką, łzawią. I uwierz, że ja nic nie widzę. Dopiero jak je ubiorę, to jest zdecydowanie lepiej. No nie wierzę. Patty, okularnica. Dobrze słyszę? Patty w okularach. No i masz za swoje. Mówiliśmy ci, że za dużo siedzisz na tym telefonie. No i wyszło. Uzależnienie. Zamieniłaś na okulary. No i co z tego? Nie obchodzi mi to. A i tak w mojej torebce mam ukryty drugi telefon. Wyciągnęłam stary telefon z mojej szafki, taki w kształcie jakiegoś chyba kota. No i co z tego? Tamten rodzice mi zabrali, a i tak będę używać aplikacje, zniżki, zdjęcia. No przecież bez telefonu to ja nie przeżyję ani godziny dłużej.